Przed sądem wojskowym w Warszawie stanęli przywódcy podziemnej organizacji wojskowej WiN, którzy pozostają pod zarzutem antypaństwowej działalności kierowanej przez obce agentury. Główny oskarżony pułkownik Rzepecki. Zeznania jego odsłaniają tragiczne dzieje podziemnej działalności ludzi obalamuconych propagandą londyńskiej reakcji. W imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. Dla oskarżonej Czarneckiej kary dożywotniego więzienia. Dla oskarżonej Michałowskiej kary długoletniego więzienia. Odezwa z 27 maja 1945 roku do żołnierzy polskich oddziałów leśnych, wydana przeze mnie jako delegata na kraj rządu polskiego w Londynie, wspólnie z pułkownikiem Janem Rzepeckim, jako delegatem sił zbrojnych w kraju, przypominała im dekret o rozwiązaniu Armii Krajowej i wzywała do zaniechania walki i powrotu do jawnego, normalnego życia. Niestety, nie osiągnęła ona w pełni zamierzonego skutku, gdyż część oddziałów leśnych pozostała w lesie i kontynuowała walkę. Podobnie odezwa Podziemnej Rady Jedności Narodowej z 1 lipca 1945 roku o jej rozwiązaniu, kładąca kres konspiracji i ogłaszająca powrót do jawnej działalności politycznej, również nie osiągnęła w pełni zamierzonego skutku, gdyż nie zapobiegła powstaniu takich nowych organizacji podziemnych jak Niezależna Polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Narodowe, Polskie Stronnictwo Demokratyczne i inne, mniejsze ugrupowania, które łącznie utworzyły Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej, w skrócie zwany Ośrodkiem. Wkrótce większość z nich znalazła się w organizacji mieszanej, wojskowo-politycznej, powołanej do życia przez pułkownika Jana Rzepeckiego, decyzją z 2 września 1945 roku pod nazwą Wolność i Niezawisłość, w skrócie WiN. Organizacji tej podporządkowały się resztki oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Natomiast oddziały leśne Narodowych Sił Zbrojnych, czyli NSZ-u, walczyły nadal na własną rękę. U podstaw tego powojennego podziemia leżały dwie koncepcje. Jedna to powszechne wówczas w Polsce przekonanie, że wojna aliantów z Sowietami w ciągu najbliższych lat jest nieunikniona. Lepiej zatem te lata przeczekać w podziemiu lub w lesie. Druga to obawa, że całe antykomunistyczne podziemie zostanie zniszczone przez egzekucje, aresztowania i deportacje w głąb Rosji. Te dwie koncepcje dyktowały strategię nowego podziemia, która była w zasadzie defensywna. Jeśli zatem podziemie atakowało, to sporadycznie i dla ograniczonych celów. Niemniej toczyła się zażarta walka na śmierć i życie. Z jednej strony oddziały partyzanckie napadały na funkcjonariuszy bezpieki i lokalnych przywódców komunistycznych, rozstrzeliwując ich na miejscu bez żadnych skrupułów. Atakowały posterunki milicji, m.in. dla zdobycia broni i amunicji, konfiskowały pieniądze w kasach rządowych i śmiałymi napadami na więzienia uwalniały aresztowanych. Z drugiej strony bezpieka i wyszkolone do walk z partyzantami oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli KBW, powołanego do życia dekretem jeszcze tak zwanego Komitetu Lubelskiego z 23 maja 1945 roku, organizowały wyprawy i obławy na leśne oddziały. Te marsze i kontrmarsze bardzo przypominały walki powstańcze z 1863 roku, z tą różnicą, że tym razem walczyli Polacy z Polakami, chociaż po stronie bezpieki i KBW nie brakło sowieckich doradców i nadzorców, którzy w razie potrzeby wprowadzali do walki również sowieckie oddziały. Nie obywało się także bez represji i nieraz płonęły chłopskie zagrody, za to tylko, że nocowały w nich oddziały partyzanckie. Szczytem takiego odwetu było spalenie w dniu 2 maja 1946 roku w powiecie puławskim miasteczka Wąwolnica, uchodzącego w bezpiece za główny ośrodek podziemia.
Spalono około 300 gospodarstw, a ludność z kobietami i dziećmi pozostawiono bez dachu nad głową. Mimo że wojna się skończyła przed rokiem, w całej Polsce rozbrzmiewały salwy karabinowe, płonęły wsie, a wieczorami świeciły łuny. Kraj cały zamieniał się na dzikie pola. Po obu stronach dowódcy okryli się dobrą i złą sławą. Po stronie partyzantów, wśród różnych kmiciców, bochunów, wilków, rysiów i sokołów, najsłynniejszą postacią stał się władca Podhala, major Ogień, który podporządkowawszy sobie parę oddziałów partyzanckich, rządził Podhalem przez jakieś 2 lata jak udzielny książę, wydając własne zarządzenia, pobierając daniny i wymierzając sprawiedliwość. Dla bezpieki i komunistów wyglądała zawsze jednakowo – natychmiastowa śmierć. Nowa władza komunistyczna rządziła tylko w Nowym Wtargu i Zakopanem, ale w terenie panował Ogień. Pseudo to przybrał sobie góral Józef Kuraś z Waksmundu, któremu rzekomo generał Władysław Anders nadał rangę majora. Ludność z jednej strony uwielbiała i osłaniała tego zagończyka, z drugiej obawiała się jego srogich kar, z których słynął. Zginął ten Janosik XX wieku, jak przystało na legendarnego ludowego bohatera. Otoczony przez wojska KBW w samotnym domu, na Turbaczu, w Gorcach, po walce, w której zginęło 6 jego towarzyszy, strzelił sobie w skroń i zmarł w szpitalu w Nowym Targu 22 lutego 1947 roku. Po drugiej stronie pozyskał sobie złą sławę generał Gustaw Paszkiewicz, zawodowy oficer przedwojennej Armii Polskiej, dowodzący jej oddziałami w Szkocji, powrócił po wojnie do kraju, gdzie, dla zadokumentowania swojej lojalności wobec nowej władzy, wybrał się osobiście na obławę na partyzantów w Białostockie w okolice Śniadowa i Czerwonego Boru. Udało mu się rozbić oddział leśny i schwytać dowódcę. Był nim skoczek spadochronowy, który w oficerze dowodzącym obławą rozpoznał dobrze mu znanego ze Szkocji generała. Poddany przez niego badaniom, napluł mu w twarz i nazwał zdrajcą. Został rozstrzelany na miejscu, ale zła sława towarzyszyła odtąd Paszkiewiczowi do końca jego życia. Po wyborach 19 stycznia 1947 roku znalazł się w Sejmie z ramienia prokomunistycznego Stronnictwa Ludowego. Na sali sejmowej siedział o kilkanaście metrów ode mnie, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego z miasta Warszawy, i mogłem go oglądać w całej okazałości. W tym to czasie i w tych bratobójczych walkach z resztkami oddziałów Armii Krajowej brał udział młodziutki, bo 20-letni oficer Armii Berlinga o nazwisku Wojciech Jaruzelski. Encyklopedia II wojny światowej, wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej z roku 75, mówi o nim na stronicy 200, że w latach 45-47 brał udział w walkach z reakcyjnym podziemiem. Epilog tych walk rozgrywał się na salach posiedzeń rejonowych sądów wojskowych. Nie były to jednakże sądy, a zwyczajne rzeźnie, z tą różnicą, że uśmiercano w nich ludzi. Posiedzenia tych sądów odbywały się zwykle w więzieniu, nie dopuszczano na nie publiczności ani rodziny, zaś obrońcy z reguły przyznawali winę oskarżonych i zabiegali tylko o łagodny wymiar kary, powołując się zwykle na to, że oskarżeni wzrośli w ustroju kapitalistycznym, więc nie mogli dojrzeć światła płynącego ze wschodu, że otrzymali burżuazyjne wychowanie i wykształcenie i tym podobne bzdury. Ubecy, udający sędziów wojskowych, wysłuchiwali tych wywodów, nie kryjąc się, że się nudzą, po czym ogłaszali wyrok, który zapadał już wcześniej w biurach bezpieki, skazujący z reguły dowódców na śmierć, zaś podkomendnych na wieloletnie więzienie. Donosiły o tych mrożących krew w żyłach wyrokach krótkie wzmianki w gazetach na dalszych stronicach, jak o wydarzeniach codziennego dnia, czy też kroniki miejskiej. Taką rzeźnią, jak rejonowe lub okręgowe sądy wojskowe,
był również najwyższy sąd wojskowy, co ujawnił sędzia cywilnego najwyższego sądu w pierwszych latach po wojnie Mieczysław Scherer w pracy przeznaczonej dla komisji do badania odpowiedzialności za łamanie praworządności w sądownictwie wojskowym. Ta praca została ogłoszona w zeszytach historycznych nr 49 z roku 79 bez wiedzy i zgody autora, który zresztą niedawno temu umarł. Ukoronowaniem akcji przeciwko podziemiu było aresztowanie i skazanie przez sądy wojskowe w lutym 47 roku, względnie w sierpniu 47 roku, dwóch kolejnych kierownic organizacji podziemnej Wolność i Niezawisłość, na czele z pułkownikiem Janem Rzepeckim, względnie pułkownikiem Franciszkiem Niepokulczyckim. W pierwszym z nich, wobec przyznania się pułkownika Rzepeckiego do winy, potępienia przeszłości i okazania jej skruchy, zapadły wyroki więzienia. W drugim, wobec niepokajania się Niepokulczyckiego i innych, zapadło 8 wyroków śmierci, zamienionych następnie na wieloletnie więzienie. W obu tych procesach wymieniono parokrotnie moje nazwisko, a w dalszych procesach władz podziemnych świadek Adam Obarski stwierdził, że byłem w stałym kontakcie z Komitetem Porozumiewawczym Organizacji Polski Podziemnej, czyli tzw. ośrodkiem, czy nawet byłem jego członkiem. Zaś w procesie Kasznicy i Leszka Neumana z Narodowych Sił Zbrojnych, który się rozpoczął 12 lutego 1948 roku, ten ostatni ujawnił poufny ze mną kontakt. Wreszcie w procesie Podziemnego Stronnictwa Narodowego, według pisma Głos Ludu z 4 października 1948 roku, świadek Zygmunt Lachert zeznawał na temat mojej działalności podziemnej po wojnie i określił moją rolę jako łącznika między legalnym Polskim Stronnictwem Ludowym a ośrodkiem. Ostatnim etapem agonii podziemia była walka o amnestię w Sejmie. Stoczyłem ją w pojedynkę jako poseł PSL z miasta Warszawy, najpierw w komisji amnestyjnej pod przewodnictwem Sokorskiego, a następnie na plenum Sejmu. Domagałem się amnestii dla wszystkich aresztowanych członków podziemia bez względu na to, czy siedzą w śledztwie, czy jako skazani, i dla wszystkich tych, którzy wyjdą z podziemia i się ujawnią. Słowem, domagałem się amnestii absolutnej. Sprzeciwił się temu ekspert, pułkownik Służby Bezpieczeństwa Romkowski, który półtora roku temu badał mnie jako więźnia bezpieki, a w ślad za nim wszyscy pozostali członkowie komisji, ostro mnie przy tym atakując. Zrzuciwszy pychę z serca, odwołałem na bok Romkowskiego i traktując go jak dobrego znajomego, zdołałem go nakłonić do rezygnacji ze stanowiska, że kara śmierci zostanie zamieniona na dożywocie i że spod amnestii zostaną wyłączeni dezerterzy z Armii Żymierskiego. Zgodził się na objęcie amnestią wspomnianych dezerterów i na zamianę kary śmierci na 15 lat więzienia. Gdy Romkowski zakomunikował to komisji amnestyjnej, wszyscy natychmiast zgodzili się na tę zmianę i nawet usłyszałem parę komplementów pod moim adresem. Na plenum Sejmu 21 lutego 1947 roku ponowiłem żądanie absolutnej amnestii. Powitały to oklaski 27 posłów z PSL i gromkie protesty reszty posłów, którzy nie szczędzili płuc i głosu, by moje przemówienie zagłosić. Następny mówca, wicemarszałek Sejmu Zambrowski z Polskiej Partii Robotniczej, napiętnował moje przemówienie jako niebywałą prowokację, jakiej Sejm stał się świadkiem. W rezultacie została uchwalona ustawa amnestyjna w brzmieniu proponowanym przez komisję, czyli właściwie przez bezpiekę reprezentowaną przez Romkowskiego. Co do wyników amnestii, to istnieją tylko dane urzędowe. Według nich z więzień zwolniono 25 265 osób, zaś ujawniło się 22 887 członków WiN-u, 4892 członków NSZ, 8432 członków
band leśnych i 7448 dezerterów z armii rzymierskiego. Poza tym wydano 14151 jednostek broni. Z powyższego wynika, że amnestia w dużym stopniu spełniła swoje zadanie. Echem tych spraw po 35 latach była wiadomość o śmierci w kraju w dniu 23 kwietnia 1981 roku przedwojennego wojewody łódzkiego Henryka Józewskiego, podziemnego Niemirycza, szefa tzw. podziemnej grupy Olgierda. Mimo że rola jego w polskim państwie podziemnym była podrzędna, pobił on rekord długości należenia do podziemia, w które dał nura 17 września 1939 roku w chwili wkroczenia do Polski wojsk sowieckich, a wyszedł z niego na skutek aresztowania przez bezpiekę dopiero w lutym 1953 roku, czyli po przeszło 12 latach. Chylę czoło przed tym rekordem wytrwałości w walce z nowym okupantem. Mamy już wielki i trwały dorobek. Produkować więcej, taniej i lepiej. Słowa nasze często brzmią twardo. Nie obeszło się bez potknięć. Wyciągamy Polska z nich wnioski. Wiele osiągnęła. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Powstanie Winu. Wysoki sądzie, na ławie oskarżonych zasiadła czwarta z kolei komenda główna Winu. Zasiedli ludzie, którzy zgodnie ze zleceniem ich angloamerykańskich mocodawców przygotowywali wojnę. Kim są ci ludzie? Gdzie szukać źródła ich zbrodniczych czynów? WIN, Organizacja Wolność i Niezawisłość, jest bardzo interesującą próbą dostosowania walki podziemnej systemem stalinowskim na ziemiach polskich do nowych warunków. Profesor Tomasz Strzembosz, historyk. Oto 19 stycznia 1945 roku rozwiązana została Armia Krajowa. Została rozwiązana dlatego, że front szybko przetaczający się przez ziemię polskie powodował, że w najbliższym czasie nie będzie już tutaj Niemców. Ponieważ Armia Krajowa była przeciwko Niemcom, ponieważ sytuacja była odmienna, generał Leopold Okulicki, dowódca Armii Krajowej, zdecydował o rozwiązaniu. Na jej miejsce powstała delegatura sił zbrojnych. Nie mogło być pustki. Tysiące ludzi w lasach, dziesiątki tysięcy ludzi w konspiracji. Nie można było tego zostawić, powiedzieć do widzenia panom, już się nie bawimy w te klocki. A więc pozostały sztaby, pozostały niektóre komórki, pozostały radiostacje. 27 marca 1945 roku aresztowany zostaje i wywieziony do Moskwy generał Okulicki, zasądzony potem na 10 lat w procesie 16, umiera w Moskwie. Jego szef sztabu, pułkownik Jan Rzepecki, staje na czele delegatury sił zbrojnych. Ta delegatura sił zbrojnych jest próbą wygaszenia tego, co się dzieje w Polsce, bo lasy są pełne. Do tych lasów wpycha przede wszystkim Urząd Bezpieczeństwa. Z tych lasów nie można wyjść, bo się jest natychmiast aresztowanym albo zeskłanym z głąb Rosji. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK wtedy wyjeżdża na wschód, nie w 1939, 1945, 1946 roku i albo idzie się do więzienia. Są liczne wyroki śmierci. Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczęła się dziś rozprawa przeciwko członkom czwartej z kolei Komendy Głównej Winu. Oskarżeni
Szpiedzy na żołdzie amerykańskim już w czasie okupacji hitlerowskiej zajmowali zdradziecką wobec Polski postawę. Organizacja WiN celem rozszerzenia antyludowej działalności szukała sojusznika we wszelkich ośrodkach reakcji w kraju. Takim ośrodkiem w tym czasie było przede wszystkim mikołajczykowskie PSL. Oto co na ten temat mówił dziś, składając zeznania, oskarżony Karol Chmiel. Nawiązałem kontakt z Mikołajczykiem. Proszę opowiedzieć. W rozmowie tej ja zwróciłem się do Mikołajczyka, w jaki sposób wyobraża sobie zmianę sytuacji wewnętrznej, uregulowanie sytuacji wewnętrznej w Polsce, jak ocenia sytuację międzynarodową, że od tego zależne są plany i zamierzenia organizacji WiN. Mikołajczyk oświadczył, że sytuację wewnętrzną w Polsce uważa, że rozwiąże przez wybory, gdyż uważa, że wybory wygra bezwzględnie, mając, jak on oświadczył, poparcie większości społeczeństwa i wobec tego przejmie władzę na drodze legalnej i wówczas WiN będzie mógł przejść do jawnej, legalnej działalności. Ponieważ po przegranych wyborach rola PSL-u stała się trzeciorzędną, Komenda Główna WiN-u nawiązuje bezpośrednie stosunki z przedstawicielami anglosaskich i innych zachodnich ambasad i poselstw na terenie Polski. Oskarżony Chmiel zeznaje, iż pewnego dnia otrzymał z Komendy WiN-u pismo, które donosiło, że przedstawiciel wojskowej misji amerykańskiej prawie nawiązać kontakt z nielegalną organizacją polską. Przekazałem to swoim bezpośrednim przełożonym Czepińskiemu, który zgodził się i polecił przeprowadzenie rozmowy z pułkownikiem Paszlejem, który przyjechał do Krakowa specjalnie w tym celu. Pułkownik Paszlej zabrał nas do swojego samochodu i wówczas zapytałem się pułkownika Paszleja, żeby nam udzielił autorytetnego wyjaśnienia, iż to jest zagadnienie zasadniczej wagi specjalnie dla organizacji i dla każdego Polaka, czy wojna będzie, czy wojna nie będzie, ponieważ nastroje wojenne nurtują w Polsce. Obecnie w tym okresie przeprowadzane ujawnienie również było hamowane z powodu nastrojów wojennych, gdyż młodzież konspiracyjna licząc się z tym, że wojna jest tuż, nie chciała się ujawniać. Pułkownik Paszlej oświadczył mi wówczas, że wojna jest nieunikniona, gdyż wobec tak zasadniczych różnic ideologicznych, gospodarczych i politycznych, dzielących oba obozy, obóz kapitalistyczny i socjalistyczny, jest niemożliwe jakiekolwiek porozumienie. Września 1945 roku powstaje WiN. Organizacja polityczna. Na czele stoją nie komendanci, a prezesi. Jest to zrzeszenie, a nie organizacja wojskowa. No ale cóż zrobić? W lasach nadal są ludzie. Ci ludzie weszli do WiN-u. Ci dawni żołnierze Armii Krajowej są teraz w WiN-ie, ale zaludniają lasy, bo z tych lasów bardzo trudno wyjść. W 1947 roku wyszedł z nich major Jan Tabortowski, inspektor podlaski w okręgu białostockim. Po 2 latach szczucia wrócił do tych lasów, bo nie miał innego wyjścia. A więc WiN jest organizacją cywilną, która chce oddziaływać, chciałaby oddziaływać w sposób cywilny na sytuację w kraju, poprzez propagandę, poprzez wspieranie niektórych sił politycznych, poprzez utrzymanie w odpowiedniej atmosferze środowisk dawnej Armii Krajowej. Ale to się nie udaje. Zarządy WiN kolejno są aresztowane, a ostatni, 5 zarząd WiN-u już jest organizowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Dramat WiN-u to równocześnie dramat polskiego podziemia, którego resztki w latach 50. giną w głębi ubeckich więzień. Popatrzmy, Wysoki Sądzie, wstecz.
na cały przebieg procesu i spróbujmy odpowiedzieć na podstawie materiału dowodowego, co to był win. Na usta ciśnie się odpowiedź. Win, delegatura czy nie? Bo w ciągłość tych organizacji wątpić nie można. Była organizacją stworzoną do walki z krajem zwycięskiego socjalizmu, z Związkiem Radzieckim. Organizacją stworzoną do walki z wyzwolonymi i budującymi swoją jasną przyszłość klasami robotniczymi i chłopstwem pracującym. Dlatego w imieniu wszystkich uczciwych Polaków broniących pokoju żądam dla szpiegów i agentów amerykańskiego imperializmu, oskarżonych Cieplińskiego, Lazarowicza, Chmiela, Blażeja, Kowalca, Kubika, Rzepki i Batora kary śmierci. W 1944 roku oddziały Armii Krajowej realizowały akcję Burza. Po upadku Powstania Warszawskiego widać było, że Sowieci i polscy komuniści nie będą się liczyć z nikim ani z niczym. Sytuacja ludzi Armii Krajowej, ludzi podziemia niepodległościowego, bo także tu chodzi o Narodowe Siły Zbrojne, o inne organizacje, była rozpaczliwa. By młodym ludziom ułatwić wyjście z lasu, 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Ale łatwo taki rozkaz wydać, znacznie trudniej tysiące młodych ludzi z bronią wyprowadzić z lasu. Kiedy powstał tymczasowy rząd jedności narodowej, komuniści przeprowadzili amnestię. Chodziło o to, by żołnierze podziemia złożyli broń, ujawnili się i by mogli powrócić do czynnego życia publicznego, społecznego. Ale w tym samym czasie na masową skalę trwały aresztowania wśród byłych hakowców. W tym samym czasie zawrotną karierę robił obrzydliwy plakat propagandowy pokazujący olbrzyma w mundurze żołnierza Wojska Polskiego i małego, pokracznego, zaplutego karła reakcji. W tym samym czasie więzienia pełne były patriotów. Działały wojska NKWD w Polsce. Szalał terror. O stabilizacji nie było mowy. Najpierw podjęła działalność konspiracyjna organizacja NIE. Po rozwiązaniu Armii Krajowej przez kilka miesięcy funkcjonowała delegatura sił zbrojnych. Cały czas jednak w kręgach podziemia Akowskiego istniała potrzeba stworzenia nowej organizacji, która byłaby bardziej polityczna niż zbrojna. I tak we wrześniu środowisko byłych oficerów Armii Krajowej skupione wokół pułkownika Jana Rzepeckiego powołało do życia Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Kraj został podzielony na tereny. Zresztą oni przedstawiali się jako cywile, jako bardziej siła polityczna niż militarna, ale w terenie często dowódcy mówili o sobie: jesteśmy po prostu wojsko, jesteśmy żołnierzami, my prowadzimy walkę z komunistami i Sowietami i nawet nie bardzo nas interesuje, co ci panowie w Warszawie myślą. Tymczasem ci panowie w Warszawie myśleli, żeby poruszyć międzynarodową opinię publiczną. Stawiali na wolne wybory i uznawali tymczasowy rząd jedności narodowej, uznawany przecież także przez mocarstwa zachodnie, za legalnego reprezentanta władzy. Oczywiście odrzucali komunizm w każdej postaci, zwalczali wpływy radzieckie, ale powiedziałbym, do pewnego stopnia cechował ich legalizm, to może niedobre słowo, ale w każdym razie pewien umiar. Znacznie bardziej radykalne było Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne, które nie uznawały tymczasowego rządu jedności narodowej. W praktyce za jedyną legalną władzę cały czas, także po 1945 roku, uznawały rząd polski na uchodźstwie. Władza komunistyczna od pierwszej chwili podjęła próbę bardzo brutalnego rozprawienia się z zbrojnym podziemiem niepodległościowym. Później przez lata w historiografii PRL nazywano to walką o utrwalenie władzy ludowej.
w teren wysyłano jednostki Wojska Polskiego. Już w maju 1945 roku, a więc w chwili zakończenia wojny w Europie, 4. Dywizja Piechoty została przekształcona w Wojska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na czele którego stanął generał Kieniewicz. Podejmowano pacyfikację w terenie. Wyruszały oddziały KBW, Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Powiatowych, Wojewódzkich. Organizowano obławy na oddziały partyzanckie. Wysoki sądzie, na ławie oskarżonych zasiadła 4. z kolei Komenda Główna Wino. Zasiedli ludzie, którzy zgodnie ze zleceniem ich angloamerykańskich mocodawców przygotowywali wojnę. Kim są ci ludzie? Gdzie szukać źródła ich zbrodniczych czynów? Po sfałszowanych wyborach, o których będę mówił innym razem, w 1947 roku ogłoszono kolejną amnestię. Znów tysiące ludzi ujawniły się, ale nie zakończyło to walki zbrojnej. Powiedziałbym, zmienił się nieco jej charakter, a gwoli prawdy przypomnieć trzeba, że ostatni partyzant zginął w roku 1963. Oczywiście tu jest problem bardzo bolesny bandycenia się partyzantki niepodległościowej. Przez lata w propagandzie mówiono bandy reakcyjnego podziemia, określając tak bez wyjątku wszystkich. Ale przecież zaszczute, ścigane przez wielokrotnie większe siły bezpieczeństwa oddziały partyzanckie rzeczywiście niekiedy ulegały bandyceniu. Jaki jest bilans tej kilkuletniej bratobójczej walki, bardzo nierównej, w której zaangażowane były także wojska radzieckie? Poległo blisko 8600 żołnierzy podziemia, a kilka tysięcy zginęło w wyniku brutalnych represji, pacyfikacji wsi, tak zwanych doraźnych likwidacji, czy w czasie torturowania w śledztwie. Około 5000 osób skazano na karę śmierci. Nie wszystkie wyroki wykonano. 22 tysiące w sumie zmarły w więzieniach i obozach pracy. Oficjalna liczba strat po stronie władzy nie jest dokładnie znana, ale było to najpewniej nie mniej niż 10 tysięcy ludzi. To rzeczywiście w sumie bardzo dramatyczny, tragiczny bilans tych pierwszych kilku lat, które zakończyły się złamaniem oporu podziemia niepodległościowego i narzuceniu ostatecznie Polsce obcej władzy przyniesionej tutaj, jak mówiono, na radzieckich bagnetach.